Tytuł kursu: Zasady wykonywania zabiegów na ciało. Moduł: Zabiegi pielęgnacyjne przy celulicie i rozstępach. Temat: Rozstępy w ciąży. Bardzo się cieszę, że będę ciocią. Powiedz mi, czy nie obawiasz się o stan swojej skóry w czasie ciąży, w tym bardziej po? Wiesz, mam na myśli zagrożenie występowania rozstępów na skórze, szczególnie na brzuchu i pośladkach. Słyszałam, że rozstępy w trakcie ciąży dotyczą 90% kobiet. Ty zawsze miałaś idealne ciało, więc co teraz? Nie, dlaczego mam się niepokoić? Przecież pojawienie się ich na skórze związane jest z okresem dojrzewania, nagłym przybraniem na wadze lub nagłym spadku wagi, częstymi wahaniami masy ciała, a nawet stosowaniem leków hormonalnych. Jeśli chodzi o moje ciało, to jestem tego świadoma. Stosowałam już profilaktykę przed zajściem w ciążę i tak zostanie do rozwiązania. To znaczy? Zaraz Ci pokażę poradnik, jaki sobie kupiłam już jakiś czas temu dla kobiet planujących ciążę, jak i tych będących w ciąży. Spójrz, kupiłam poradnik dla kobiet planujących ciążę, ale też zanim go kupiłam, obejrzałam krótki filmik, jak w ciąży masować skórę brzucha. Masaż ten nazywa się automasażem i jest on niezwykle istotny, gdyż pobudza wytwarzanie włókien kolagenowych. Nawet mogę Ci go pokazać. Najważniejsza jest profilaktyka. Zgodnie z tym, co w poradniku jest napisane, najlepszą walką z rozstępami jest niedopuszczenie do ich powstania. Wiem, że najbardziej narażone na powstanie rozstępów miejsca to brzuch, piersi, uda, pośladki, biodra, a także ramiona. Dużo wcześniej zaczęłam ćwiczenia gimnastyczne, peelingi oraz w trakcie lub zaraz po kąpieli nawilżam skórę. Masaże oraz odpowiednio zbilansowaną dietę również wprowadziłam w życie od razu. I teraz, jak już jestem w ciąży, to ze spokojem mogę to wszystko praktykować i mam nadzieję, że uniknę rozstępów i innych defektów skóry. A jeśli mam skłonności genetyczne, to i tak rozstępów nie uniknę. Wtedy jedynym, co mi pozostanie, to peeling chemiczny, dermabrazja, mezoterapia i inne zabiegi, o których tu przeczytałam. Widzę, że jesteś dobrze przygotowana na wszystko. Tak, bo jestem świadoma, jakie skutki może na skórę mieć mój obecny stan i jak mogę temu zapobiec. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.